Witaszek, tutaj Tomasz w Persji. Dziś będzie nietypowo, bo będą dwa powody, dla których warto wysłuchać audiobook i jeden powód, pomimo którego jednak warto. Pan Lodowego Ogrodu Jarosława Grzędowicza w wersji audio. Zapraszam. Najlepsza telewizja fantastyczna w internecie. Pan Lodowego Ogrodu Grzędowicza to połączenie fantasy i science fiction. Coś jak Duna Herberta. Główny bohater, taki półpolak, nazwiskiem Vuko Drakkainen, żyje niemal współcześnie. Niemal, bo w jego czasach możliwe są już loty międzygwiezdne. I właśnie od lotu międzygwiezdnego wszystko się zaczyna. Załoga złożona z naukowców jednej z takich wypraw ginie w tajemniczych okolicznościach i Vuko Drakkainen, komandos, zostaje wysłany, aby zbadać ich los. Odbywa podróż międzygwiezdną i ląduje na planecie, która jako żywo wygląda jak klasyczny świat fantasy, taki tolkienowski można powiedzieć. I właśnie ten pomysł, ścieranie się fantasy z science fiction, czy bardziej nawet fantasy ze współczesnością, jest osią konstrukcyjną całego czteroksięgu Grzędowicza. Jest on realizowany bardzo konsekwentnie, w bardzo przemyślany sposób, na wielu płaszczyznach, z których tutaj wymienię tylko trzy. Po pierwsze, językowo. Dzięki temu, że współczesny bohater żyje w świecie takiej magiczno-średniowiecznym, możliwe jest, by mógł powiedzieć na przykład tak. To mówiłem ja. Nic sefni. Ubudubu. A sam autor, Jarosław Grzędowicz, może używać tego typu porównań. Zacisnął dłonie na uchwytach po bokach obłego sarkofagu i pchnął go jak bobsleigh. Po drugie, starcie między fantasy i science fiction odbywa się na poziomie mentalnym, sposobu myślenia. Ludzie z tego quasi-średniowiecznego, magicznego świata mają swój staroświecki sposób myślenia, który ściera się w bardzo ciekawy sposób z myśleniem ludzi współczesnych. Posłuchajcie. Świeżaki muszą nauczyć się nowych sposobów walki, niepodobnych do tych, których używali całe życie. Nauczyć się współpracować ze sobą, opanować obcy sposób myślenia i taktykę. W ich kulturze efekt jest mniej istotny niż sposoby, jakimi się go osiąga. Czyn ma okrywać chwałą, być dowodem odwagi, mądrości, wielkoduszności i honoru. A teraz będą musieli przyjąć do wiadomości, że liczy się tylko realizacja zadania i efektywność. Mniejsze o pokazy męstwa, to nieistotne. Ważne, by działać po cichu, szybko i skutecznie. I razem. I po trzecie. Ludzie ze współczesności, trafiając do świata quasi-średniowiecznego, przynoszą ze sobą współczesne idee i ideologie. Przykładowo. Jedna z uczestniczek zaginionej wyprawy jest wojującą feministką i socjalistką, też wojującą. Trafia, jak o ironio, właśnie do tej części świata, która przypomina nieco naszą Arabię. No, a Arabia średniowieczna to jest miejsce, gdzie rola kobiet była, powiedzmy, mocno tradycyjna. Pani naukowiec, feministka, zawrzała słusznym gniewem i wykorzystując magię, która pozwoliła jej natychmiast i bez wysiłku otumanić miliony ludzi, uszczęśliwiła tubylców, zsyłając im religię równości, która jako żywo przypomina nasz komunizm. Z tą może różnicą, że zamiast towarzyszy z KC i NKWD są tam czerwone kapłanki tejże prorokini. Grzędowicz jest pierwszym znanym mi pisarzem fantasy, który pracowitością i taktowaniem procesora w głowie dorównuje Tolkienowi. Rozmach i rozmiar świata stworzonego przez Grzędowicza. Epickość fabuły Pana Lodowego Ogrodu, która rozgrywa się na przestrzeni wielu lat i tysięcy kilometrów. To wszystko automatycznie nasuwa skojarzenia z Władcą Pierścieni Tolkiena i pod tym względem, pod względem epickości, Grzędowicz daje radę. Nie lubię krytykować, no ale gwoli uczciwości wobec ludzi, którzy sugerują się moimi filmikami w wyborze audiobooków, muszę o jednej rzeczy wspomnieć.
Grzędowicza, w mojej opinii, nie czyta się łatwo, nie słucha się łatwo i lekko. To nie jest typ pisarza, który zadowoli się oklepanym, acz obrazowym i prostym porównaniem typu sztandar zakołysał się i zapadł pomiędzy głowy walczących w bitwie jak maszt tonącego okrętu. Grzędowicz jest raczej poetą, który nie użyje środka, który był już przedtem użyty i szuka nowych rozwiązań. No i oczywiście 500 000 sprzedanych egzemplarzy jakby świadczy o tym, że eksperymenty te są udane. Moim zdaniem jednak 90% strzałów Grzędowicza to są ślepaki. Zdarzają się oczywiście perły jak ta. A rzędy zębatych murów i umocnienia portów były jak dumnie założone na piersi ramiona. No ale niestety, 9 na 10 porównań Grzędowicza to są rzeczy tego typu. Kiedy ta paskudna partyzana czy glewia naprawdę wyrosła ze śnieżycy, wraz z trzymającymi ją zawziętymi dłońmi i śmignęła nad siodłem. Partyzana zakończyła ruch w górę, napastnik przekręcił biodra i narzędzie ruszyło w przeciwną stronę jak wahadło. Glewia jak wahadło? No jak wahadło? Przecież wahadło chodzi w tej płaszczyźnie. Kto tak walczy? Glewią czy halabardą? Druga sprawa to te wierszyki, które są wplecione w tekst. Nie chcę tego w żaden sposób komentować, nawet nie muszę, one komentują się same. Posłuchajcie 20 sekund przykładowego wierszyka, zrozumiecie, o co mi chodzi. Robak ślepy, robak jest ślepy. Robak głodny jest i kaleki. Niestrudzenie pełznie przed siebie, żeby pożreć dziś ciebie. W związku z tymi problemami nie byłem w stanie przesłuchać porządnie poprzednich tomów Pana Lodowego Ogrodu. Pierwszy tom jeszcze jakoś przesłuchałem, ale recenzji nie zrobiłem. Drugi słuchać zacząłem. No ale jak na złość, tam na początku główny bohater, skądinąd nieobojętny i bezbarwny gostek, został przemieniony w drzewo. No i tam 45 minut słuchałem, jak wygląda świat z punktu widzenia drzewa. Nie wytrzymałem to. Ja słuchałem tego, biegając po owale nad Wisłą przy moście Siekierkowskim, cisnąłem w końcu tą komórką w piach i wydawało się, że to będzie moje ostatnie spotkanie z Jarosławem Grzędowiczem. A jednak sięgnąłem po czwarty tom Pana Lodowego Ogrodu i nadeszło bardzo pozytywne rozczarowanie. To jest dobrze napisana książka. Jarosław Grzędowicz ewidentnie z tomu na tom pisze coraz lepiej. W ogóle zauważam, że jest to cecha większości autorów Fabryki Słów. Wielki szacunek dla tego wydawnictwa za to, że potrafi wyławiać młode talenty i dawać im szansę na to, żeby rozwinęli się w pełnoprawnych, wspaniałych pisarzy. A na pewno Jarosław Grzędowicz jest tym numerem jeden. To jest ten facet, który ma potencjał na bycie największym polskim twórcą fantazy. Z tym procesorem w głowie swoim. Okej, mam nadzieję, że Was tym nie zniechęciłem. Do Pana Lodowego Ogrodu czas na podsumowanie. Podsumowując, ze względu na umiejętnie, w uprawniony sposób i konsekwentnie poprowadzone wplatanie, przeplatanie elementów współczesności i fantazy, ze względu na ze względu na epicki rozmach i pracowitość autora, pomimo pewnych niedoskonałości formalnych, z ręką na sercu, Pana Lodowego Ogrodu, część czwartą i ostatnią epickiej sagi Jarosława Grzędowicza polecam. Na dziś wszystko. Jeśli moje wideorecenzje czasem Ci się przydają, zalajkuj sobie page'a na Facebooku, zasubskrybuj kanał na YouTube. Na dziś wszystko. Dzięki za spotkanie.